ktoś cię całował? Wspaniale, chłopcze! Ach, tak, następny skutek uboczny. Wystarczy pocałunek, zapomniałem. Muszę lecieć. Pa, do zobaczenia. Na razie, trzymaj się. Arivald idzie do swojego piwa. Kapeć. Muszę być. Kurde. Głupi żebraku. Trochę mu się włosy przesunęły z czaszki na brodę, ale poza tym nie widzę żadnych powodów, dla których musi żebrać. Chcę twój kapeć. Oddawaj kapcia. Ściągaj tego kapucia. No już, już. Chcę dorwać twojego kapcia. No dalej. No. Papuć, ściągaj papucia. Złap go, głupku. Muszę być. Kurde. Okej. Daruję sobie to w tej chwili. Okej. Mamy lusterko. Strażnik jest zbyt chytry. Zostałem przejrzany. Ale mamy jeszcze jedną możliwość. Ha? Zastanów się jeszcze. Ten demon nie wygląda zbyt przyjaźnie. Szczerze mówiąc, trochę się boję. Mhm. Ha. I teraz sobie przejdziemy. Aha. Masz za swoje podłe kreaturo. To za przysmażenie mojego tyłka. Wejście w czeluście zamczyska. O tym znaczku nie ma nic do powiedzenia, szkoda. O, to jest właśnie zamek Fjord. A to kościotrup. Jakiś śmiałek nie zdążył uciec. Czerwony to mój faworyt. Lubię rogate monstra. Lepiej się z nimi nie zaznajamiać. Zawsze jeżeli będziemy zbyt długo zwlekać, to tu wlezą i zaczną się kręcić tutaj. No, idź tu. I tak znaleźliśmy się w zdemolowanej pracowni nekromanty. To chyba ślady włamania. Chyba, że komuś się bardzo spieszyło. Mam dziwną pewność, że nie są to ślady po rozlanym czerwonym winie. Cały czarny. Ani chybi, atrybut nekromanty. To chyba jakieś motto. Jeśli zbyt długo patrzysz w otchłań, otchłań zaczyna patrzeć w ciebie. Różnie tłumaczone, ale nie pamiętam, czyje to były oryginalnie słowa, chyba niczego. To pewnie jakaś ważna czarnoksięska uwaga, albo zapis bluźnierczego czaru. Aha. Nie, zaraz. To jakaś lista. No właśnie. Kupić mleko, posprzątać po zrale imchu, pomodlić się do potężnego Kecaja Arakeipa jeszcze przed śniadaniem. Załatwić dostawę bułeczek. O. Nasz kochany nekromanta był też człowiekiem. Ciekawe, czy miał żony. Pamiętnik nekromanty.
Wynika z niego, że to właśnie on pomagał księciu wampirów zabezpieczyć jakąś część zamku przed wzrokiem śmiertelników. Czyżby chodziło o wieczną noc na dziedzińcu? Nie, o tym jest w innym miejscu pamiętnika. Będzie tu panować noc tak ciemna, jak ciemne są myśli tego, co potęgę swą znalazł w czeluściach najgłębszych otchłani. Co za styl. Nigdy parzące promienie słońca nie oświetlą tego zamku, tak jak nigdy dusza mroczna nie zazna świetlistej tortury, wolna od jasności, która by... Pan Słońce. Niech będzie przeklęte jego imię. Niech jego ciało spotka wieczna tortura wśród lodowych pustkowi wiecznej nocy. Nie zagości nad zamkiem Fjord. Który pozostanie wolny od plugawego dotyku światła na wieki wieków i po wsze czasy. A oprócz tego... Niestety brakuje ostatniej, najnowszej strony. Wielkimi kubyłami musiał pisać ten nekromanta, że tyle papierów i wszystkie teksty na innych stronach. Czerwona pelerynka. Płachta na rogate demony? Księga szarej magii. I to zabierzemy ze sobą. Najwyraźniej przewrócony w trakcie jakiejś brutalnej walki. Za żadne skarby świata nie chciałbym stanąć oko w oko z istotą posiadającą takie szpony. Jak widzimy, doszło tu w paru miejscach do przerwania pentagramu. Także pewnie rzeczywiście była tutaj zażarta bitwa. Ta sama, którą wyrysowano pentagram. To chyba talizman nekromanty. Mam wrażenie, że nie przyniósł mu szczęścia. I to też zabierzemy. Przyda się później. Tu chyba nie potrzeba pogrzebacza, ale pogrzebu. W środku są tylko zwęglone resztki. Ciekawe, czyje to resztki. Czy czasem nie samego nekromanty? To byłoby nieprzyjemne. Stara lina, wyszczerbiony miecz, skrzynka z dziurą. Trofea? Dlaczego lina miałaby być trofeum? Kielich. Nie dość, że wino czerwone jak krew, to jeszcze kielich zgnieciony potężną siłą. Co tu się działo? Mnóstwo pomocy naukowych nekromanty. Zupełnie jak u alchemika, tylko trochę bardziej podniszczone. Wszyscy w okolicy mają jakąś obsesję na punkcie olbrzymich kluczy. Jakaś rekompensata, czy co? Całkiem prawdopodobne. Ale to nieciekawe, świadczy o nekromanty i kilku innych osobach posiadających duże klucze. Okej, tutaj chyba już nic nie znajdziemy, o ile mnie pamięć nie myli. Po prostu sobie stąd idziemy, tym bardziej, że jak spróbujemy tam przejść, to znowu się potwory pojawią. Chociaż ten czerwony jest fajny, to... oglądać go za wiele też nie mam ochoty. Co za dużo, to niezdrowo. Jeszcze mi się kiedyś znudzi i co? Jak można się spodziewać, znów idziemy do Arivalda. I tym razem... damy mu to. Znalazłem w zamku Fjord pewną księgę. Pomyślałem, że może cię zainteresować. To Tom?
poświęcony szarej magii, czyli czarom pozornie neutralnym wobec dobra czy zła. Ty. Bardzo ciekawe. Większość zaklęć jest mi nieznana. Okej, okay, ale to, że nie znasz większości zaklęć, nas nie obchodzi. Na słońce? Kiedyś mieliśmy okazję się spotkać. Co chciałbyś wiedzieć? Kim on jest? Jakie chcesz wyjaśnienie? Naukowe czy zrozumiałe? To po ludzku już niejednokrotnie słyszałam, a nie pamiętam, czy kiedykolwiek sprawdzałam, co to jest to naukowe, więc tym razem wezmę naukowe. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. Naukowe. Steruje centralną gwiazdą naszego systemu planetarnego, zwaną popularnie Słońcem. Jednak tamto po ludzku było śmieszniejsze. Takie wytłumaczenie dla dzieci. Znasz go osobiście? Prosiłem go kiedyś, by poświecił mocniej nad krasnoludzkimi kopalniami Gorlargu. Bardzo niemiłe miejsce. Była tam fabryka krasnoludzkiego spirytusu. I kiedy kać pękła, wszyscy zostali zalani. Zalani dosłownie i w przenośni. I nikt nie mógł znaleźć drogi do wyjścia. A w środku było mało powietrza. Nie można było wejść z pochodniami, bo groziło to wybuchem. Reszty już się domyślasz. I najbardziej interesująca nas wiadomość. Jak się do niego dostać? To bardzo proste. Nie. Nie wolno. Nie wyrywa się książek. Znaczy twój kartek. Kartkę z książki? Księga to narzędzie, a nie cel sam w sobie. To prosty czar. Nie wiedziałem wcześniej, że można skrócić drogę do Pana Słońca. Skrócić? Zwykle można tam się dostać tylko drogą magiczną. Ten czar tworzy coś w rodzaju miejsca przenosi. Dzięki. Widzę, że schowałeś księgę. Koniec studiów? Nauka jest wieczna, a piwo wietrzeje. Książka to owszem, narzędzie. Ale o narzędzia trzeba dbać, bo inaczej nie spełniają swojej funkcji, więc... Nie bierzcie z niego nigdy przykładu. Nie wyrywać kartek z książki. Nigdy. Tak wiem, brzmię jak maniak, ale po prostu nienawidzę niszczenia książek. Co my tu teraz? Aha, już wiem. Nie tu. No. Nie o to mi chodziło. Aha. No nie. Lokacja. A kapcia zdjął. Nie. Głupi, niedobry żebrak. Jakieś hieroglify. Wielka kamienna płyta z jakimiś dziwnymi wypustkami. No, jak znamy życie, to niestety, ale... Tylko on jest w stanie to odczytać. Zapraszał? Rozgniewasz mnie nie na żarty? Wysil więc rozum i daj mi dowód, żeś czasu mego jest warty. Wskaż moich braci. O, bo tutaj... Pomogłem ci już 3 razy. Teraz muszę się udać w swoją stronę. Spadam, pa. Niektórzy biorą pewne sprawy zbyt dosłownie. Tutaj to jest tak, że za każdym razem chcą czego innego, albo wrogów ziemi czy słońca, nie pamiętam, braci słońca trzeba wskazać, albo przyjaciół. No i to chyba tu. Wielka kamienna płyta z jakimiś dziwnymi wypustkami. Boże, nigdy nie pamiętam, którym się to używa.
czyli braci, tak? Gwiazda,